Mieliśmy powiedziane przed meczem, że cały czas mamy cisnąć na zagrywce, gdzieś tam nasz najlepszy serwis miał być realizowany i to było widać, bo właśnie ten blok obrona i serwis zadziałało i akurat dzisiaj udało nam się wygrać ważne 3 punkty dla nas. Dobrze czułem się na rozgrzewce i tydzień przed meczem na treningach, gdzieś tam było to widać, że nie tylko moja forma, ale całego zespołu rośnie. Tak naprawdę, jeżeli tutaj Elvis mi wystawia na czystą siatkę, to nie mam nic innego do roboty, niż tylko ściąć piłkę i umieścić ją w boisku po prostu. Także to była po prostu wina całego zespołu, że akurat taki procent w ataku miałem. Dla nas jest to niesamowicie ważne zwycięstwo i te punkty, które pozwoliły nam być dalej na trzecim miejscu po sezonie zasadniczym, świadczą o tym, że dobrze przepracowaliśmy ten cały okres. Oczywiście mecz był trudny dla nas. To, że wygraliśmy te 2 pierwsze sety, tak mniej więcej bez historii, nie znaczą, że nie grało nam się ciężko. Później oczywiście gdzieś tam ryzyko na zagrywce drużyny z Zawiercia przyniosło pożądany efekt, zaczęli sobie ustawiać troszkę grę inaczej, jak i również oni już nie mieli też nic do stracenia, więc bez presji gra się też troszeczkę łatwiej. My z każdą piłką chcieliśmy wszystkie nasze elementy dobrze wykonywać, aczkolwiek no, drużyna z Zawiercia często te nasze słabsze momenty wykorzystywała i zdobywała punkty 1-2, a później musieliśmy gonić. Bardzo ważne jest to zwycięstwo i ogromnie się z tego cieszymy, że ta nasza praca przez cały sezon, przez te wszystkie miesiące przyniosła pożądany efekt. Ja myślę, że Puchar Polski to jest taka impreza, która jest zawsze tak jakby odłączona od sezonu. Ona się rządzi swoimi prawami. To są mecze, które niosą za sobą wielki ładunek emocjonalny i inaczej się gra niż taki zwykły mecz ligowy. Tam się gra o to, żeby być najlepszy w Pucharze Polski i wygrać ten puchar. I też my pojedziemy z takim nastawieniem, żeby grać jak najlepiej, szukać swojej szansy w każdym momencie i grać o każdą piłkę. To, co przyniesie dane spotkanie, to zobaczymy już niedługo, aczkolwiek to jest trochę inna impreza.